O wpływie złej jakości powietrza i smogu na nasze życie powiedziano już wiele. Nadal jednak brakuje nam wiedzy, jakie długofalowe skutki dla naszego organizmu przynosi oddychanie złej jakości powietrzem. Naukowcy co rusz poznają nowe, czasami zaskakujące fakty na temat szkodliwości wdychanych zanieczyszczeń na nasz organizm. Tak było w przypadku badań, które przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu w Lancaster, którzy pokazali związek zanieczyszczeń powietrza z chorobami neurologicznymi, takimi jak na przykład choroba Alzheimera. Wszystko przez identyfikację w tkankach mózgu magnetytu, czyli tlenku żelaza, substancji obecnej w smogu, która jest jednym z głównych podejrzanych w rozwoju chorób neurologicznych. Z kolei naukowcy z Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji oszacowali, że w samej tylko Europie z powodu powikłań związanych z oddychaniem zanieczyszczonym powietrzem rocznie umiera około 800 tysięcy osób. Na całym świecie ta liczba to aż 8 milionów i 800 tysięcy. Istotnym jest to, że aż 5,5 miliona z tych śmierci można by uniknąć, gdybyśmy zrezygnowali z wykorzystywania paliw stałych. Co gorsze, smog nie tylko zabija, ale także przyczynia się do znacznego ograniczenia długości naszego życia. Przez zanieczyszczenie powietrza oczekiwana długość życia skrócona jest o około 3 lata. Dla porównania, nałogowi palacze fundują sobie krótsze życie o trochę ponad 2 lata. Te liczby, te twarde dane pokazują, że jakość powietrza to nie tylko chwilowa moda na temat w mediach, ale przede wszystkim realne zagrożenie dla naszego zdrowia. Narażenie na oddychanie zanieczyszczonym powietrzem według naukowców przyczynia się przede wszystkim do problemów sercowo-naczyniowych, maksymalizując ryzyko zawału i wylewu nie tylko wśród osób starszych, ale także i młodych, głównie kobiet. Badacze z Uniwersytetu Jagiellońskiego wskazali, że smog negatywnie wpływa na naczynia krwionośne, powodując ich zbyt małe rozkurczanie się. Zanieczyszczone powietrze w naszym organizmie to także ryzyko pojawienia się stanów zapalnych, będących punktem wyjścia do rozwoju chorób układu krążenia. Ale to nie jedyne związki smogu z naszym zdrowiem. Ma on wpływ na pojawienie się cukrzycy, raka pęcherza, a nawet przedwczesne porody. A skoro już mówię o dzieciach, to warto wspomnieć o badaniu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Warszawskiej, które miało na celu analizę wpływu złej jakości powietrza na nasze dzieci. Naukowcy porównali występowanie różnych chorób u dzieci często narażonych na wdychanie złej jakości powietrza oraz tych, które żyją w czystych warunkach. Rezultaty? Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem przyczynia się do wzrostu pojawienia się alergii wziewnych o 10%, trudności w koncentracji o 9% i astmy aż o 7%. Smog to niewidzialny wróg. Jego wpływ nie jest widoczny od razu, ale ujawnia się po dłuższym czasie. Wielu badaczy koncentrowało się także wokół wpływu zanieczyszczonego powietrza na środowisko, w którym żyjemy. Dla roślin oznacza ono zaburzenie fotosyntezy, zmniejszenie plonów, plamy i zmiany w kolorach liści, ale przede wszystkim pobieranie toksyn z gleby i ich magazynowanie. Nie trudno sobie wyobrazić, co to oznacza dla upraw zlokalizowanych na terenach mocno zanieczyszczonych. Z kolei u zwierząt zanieczyszczenie powietrza negatywnie oddziałuje na układ oddechowy, powoduje zmiany w układzie mięśniowym, osłabienie kości oraz psucie i wypadanie zębów. O sposobach na radzenie sobie z negatywnym wpływem na organizm człowieka opowiem w kolejnych odcinkach.